Witajcie w kolejnym odcinku Battlefield 4. Zaczynamy. Kontrola systemu. Mamy już krótkie, uruchomiliśmy też ESM i część odbiorników. Bliżej Suezu spróbuj połączyć się z Izmalią, używając anten kierunkowych. A na razie cisza. Tak jest, kapitanie. Jakieś ślady grabarzy? Żadnych. Nie ma nawet śladu po ich nadajnikach. Przecieram tu zdechnąć. Dopóki będziemy razem, nie zginiemy. No tak, ale to już widzieliśmy, nie? To jest po prostu taki loading, wczytywanie, nie? Proszę czekać. Spoko. To i tak jest fajniejsze niż po prostu screen nadanie i proszę czekać, nie? Więc tak. Też bym wolał screena niż taki czarny ekran. Tak szczerze. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Jestem pewien, że w życiu gorszego nie słyszałem. Trochę to potrwa, zanim dojedziemy. To jedziemy. Siadaj, chopie. Wrecker! Na... Wrecker, marnie wyglądasz. Prześpij się trochę. Odpocznij. Obudzę cię, jak będziemy w pobliżu zaporu. No dobra. Teraz jakiś sen Wreckera. Fajnie by było, co? Godzinę później. No, można i tak. Irish? Tak? Kim są ludzie, o których wspomniałeś? Ci, których zostawiłeś w domu? Moja żona i trójka dzieci. Ty w mordę! No, ogromna jest. Starczy nam ładunków wybuchowych? Trzeba je dobrze rozmieścić. Zaczynamy tutaj i umieszczamy ładunki wzdłuż zapory? Widzisz tam po środku? Słaby punkt. Tam pójdzie główny ładunek. Masz dyplom inżyniera? Tak, mam. Tak samo jak ty dyplom lekarza. Ale ja jestem lekarzem. Zresztą, nieważne. Na pewno da się to zrobić? Rozprujemy ją od środka. Wszyscy gotowi? Tak. Chodź, Rek. Uwaga! Leci śmigło. Rek, rozproszę.
Jestem w stanie!
Wszystko. Jesteśmy nad miejscem, gdzie ma się znaleźć główny ładunek. Muszę ci to przyznać, Hanna, znasz się na swojej robocie. Zwykli ochroniarze raczej nie poradziliby sobie w terenie. Nie mam wielkiego wyboru. Daj spokój, to coś więcej niż walka, gdy jest się przypartym do muru. Coś ukrywasz. Dobra, rozumiem. Masz swoje tajemnice. Przepraszam. Ciężko pozbyć się starych nawyków. No. Nie zawsze byłam związana z zespołem ochrony Jinchen. Zgłosiłam się na ochotnika i mnie przenieśli. Skąd? Nic z tego, Irish. Dziewczyna musi mieć swoje tajemnice. Ty też nie powiedziałbyś mi wszystkiego o grabarzach. Fakt. Bądź pewien, że Chang jest naszym wrogiem. Wspólnym wrogiem. Ale jak wszystko się uspokoi, jak już nam się uda, a wierzę, że wygramy, Chiny będą mnie potrzebować. Nie mogę zapomnieć, kim jestem i skąd pochodzę. Wiem, o co ci chodzi. Co jest? Zasilanie. Odcięli prąd. Kurwa mać, wyłaź! Szybko, tempo, tempo! Musimy podłożyć ładunki! Tutaj? Dobra. Będziemy osłaniać. Kurwa, ostrzał, Hanna!
Aha, no dobra, super. Wyśmienicie. Dobra, jeszcze raz, chyba, bo trzeba tam spację nacisnąć. I hops. A, udało się tym razem. Wyśmienicie. Naprzód, ruchy, ruchy! Znowu w wodzie. Ciekawe, uda nam się przeżyć? No powinno się udać. Udało się, przeżyliśmy. Cholera! Jak gość się lubi zamoczyć, co? Musiałam wyciągnąć Irisha z kupy. O tym chyba lepiej nie wspominać. Farciarz z ciebie. Pewnie stąd ta twoja ksywa. Ha, chciałbym. Reker, chodźmy! No, Reker! Czas no, chodź, Rek! Naprzód! To Greenland? Chyba tak! Obiecała nam transport! Ruszcie, Reker! Mam nadzieję, że Greenland jest bezpieczny. No i co? No dawaj jakąś drabinę, chłopie. O, jest, dobrze. O, Marines, wyśmienicie. Gdzie mój wózek? Zniszczyliście go? Wy cholerne tumany spod ciemnej gwiazdy. W mordę was by trzeba rozstrzelać, ale i tak byście wstali. Dobra robota, Reker. Ruska obrona zdechła, most powietrzny zniszczył. It's a silent fallen night. Cows turned in.